W dzisiejszym odcinku odwiedzimy restaurację Edred, która na początku pandemii zmieniła profil swojej działalności. Ze steakhouse'u stała się miejscem produkującym konserwy. Dania znane do tej pory z menu restauracji zaczęto zamykać w puszkach. Dziś porozmawiamy z jednym z właścicieli o tym pomyśle, zobaczymy jak wygląda praca na kuchni i czym się ona różni od przygotowywania dań w klasycznej restauracji, a także oczywiście spróbujemy kilku konserw. Siądźcie wygodnie i zaczynamy! Hej, witajcie! Z tej strony Maciej. W styczniu tego roku na tym kanale przeprowadziłem test konserw rzemieślniczych Edred. Dla przypomnienia, były to puszki, w których zamknięto dania restauracyjne. Test przeprowadziłem sam z siebie z ciekawości, nie był to efekt żadnej współpracy, a same konserwy oceniłem pozytywnie. Zachęcił on was do zakupu, bo tuż po jego publikacji odezwali się do mnie ludzie z Edreda, dziękując po pierwsze za opinię, a po drugie za prawdziwy Armagedon, który im urządziliście. No bo te puszki sprzedawały się naprawdę w dużych ilościach. Szybko zmobilizowaliśmy się w kontekście zasobów, ale i tak mieliśmy taką klęskę urodzaju, że po prostu nocami pakowaliśmy to, żeby nadążyć z wszystkimi wysyłkami. Wtedy się po prostu włączył wirnik, który nam wyssał wszystko z magazynu. Wtedy nasz etap, nasz tydzień pracy praktycznie był 7-dniowy, ale no staraliśmy się dać radę, żeby nadążyć z tą produkcją. Przepraszamy. Nie. To twoja wina. Jak najbardziej pożądane dla nas, także... Przemek w ogóle przez was nie spał. Ostatnio znów ekipa Edreda do mnie się odezwała z pytaniem, czy byśmy nie mogli takiego testu powtórzyć, tym razem we współpracy. Chodziło o sprawdzenie tych puszek, tych konserw, których nie próbowałem w styczniu. Od tego czasu w ofercie pojawiło się dużo nowości, zmieniły się także etykiety. Odpowiedziałem, że współpraca czy nie, to test będzie szczery i rzetelny, ale też nie chciałem dokładnie powtarzać tego samego, co już na kanale się pojawiło. Chciałbym pokazać coś więcej, historię, jaka kryje się za produkcją konserw rzemieślniczych, jak wygląda produkcja, no i cały kontekst tego dość nietuzinkowego pomysłu. Bardzo się ucieszyłem, że Edred przystał na moją propozycję i wszystko to zobaczycie w dzisiejszym filmie. A jak powstała sama marka Edred, jakie są jej początki, czym była pierwotnie? Od tego zacznijmy. To jest projekt, którego koncepcja powstała w 2009 roku, natomiast on wylądował w szufladzie. W 2013 roku zaproponowano nam bardzo fajny lokal w pobliżu rynku głównego. W międzyczasie też poznałem Adama Chrząstowskiego. Zbudowaliśmy ideę steakhouse'u, który miał być z jednej strony miejscem z jedzeniem o jak najwyższym standardzie i obsługą, a z drugiej strony chcieliśmy, żeby to było wszystko takie casualowe. Czyli na luzie, ale równocześnie utrzymując najwyższe standardy jakości. Kiedy już przygotowywaliśmy się do otwarcia i zacząłem jakby uczyć się na temat steków, zdobywać wiedzę, trafiłem na temat sezonowania na sucho. W Polsce wtedy była to bardzo mało znana technologia, w zasadzie dwóch rzeźników w Warszawie się tym zajmowało. Ed zaskoczył bardzo szybko, w zasadzie można powiedzieć, że od pierwszego miesiąca był rentownym przedsięwzięciem i jakby było o nas głośno. W 2016 otworzyliśmy drugą restaurację w Warszawie i chcieliśmy, z racji, że ten koncept został dobrze przyjęty przez rynek, go dalej rozwijać. Zaraz przed przyjściem pandemii, czyli w zeszłym roku, przygotowywaliśmy się do otwarcia dwóch kolejnych restauracji. No ale przyszła pandemia i zmieniła wszystko. Jesteśmy w Krakowie, na Kazimierzu, przy ulicy Bocheńskiej. Tutaj kiedyś byliśmy w ogóle, bo tuż obok jest Bottiglieria, jedyna obecnie restauracja z gwiazdką Michelin w Polsce. A tutaj jest Edred. Tutaj mieściła się wcześniej restauracja Edred, a teraz jest pracownia konserw rzemieślniczych, jak tutaj jest napisane. Dzisiaj tutaj wejdziemy, zobaczymy, jak ta pracownia wygląda od środka, ile tutaj jest z kuchni, a ile jest z fabryki. Także co, wchodzimy, myślę, że może nie czeka nas ciekawy dzień, bo pewnie aż tak długiego czasu tutaj nie spędzimy, ale kilka fajnych godzin przed nami. Na chwilę obecną nie planujemy otwierać restauracji. Kraków jest takim rynkiem, który najbardziej dostaje w kość ze względu na to, że w dużej mierze był oparty na turystyce, więc cały ten segment premium tutaj no, nie ma lekko. Natomiast ja powiem szczerze, że po 20 latach w gastronomii byłem też nią troszkę zmęczony. To jest bardzo intensywna praca i kiedy dotknąłem tego, że mogę robić coś innego, gdzie zatrudniam dużo mniej jakby osób, w sobotę nikt do mnie nie dzwoni, że zepsuła mu się zmywarka. Ja mam poczucie, jakbym wypoczywał, mimo że jesteśmy tak naprawdę startupem i rozwijamy się i cały czas jakby mamy nowe wyzwania, to jest dużo, dużo spokojniejsza praca niż w gastronomii. Nie mówiąc o tym, że cała restauracja w Krakowie
jest jakby wykorzystana, jak widać, na potrzeby produkcji. To się całkiem sporo pozmieniało. Tutaj na przykład mieliśmy podest, na którym były sofy, takie na romantyczne spotkania we dwójkę. Teraz mamy tu zrobiony sklep, bo dosyć sporo z Krakowa klientów przychodzi i odbiera puszki na miejscu. Tutaj, gdzie była sala ze stolikami, jak widać, jest magazyn produktów gotowych. Tutaj też są wycofane jakieś pomocniki były, tu było pomieszczenie na wina. Tutaj mieliśmy zupełnie inaczej poukładane stoły, tak mniej więcej jak te lampy wiszą. Przy tym słupie była też duża sofa, tam był bar. To jest szafa dosezonowana, jeszcze stoi. Druga zresztą też gdzieś tam jest. A tutaj od ściany metalowej do kuchni był też duży podest, taki na dwóch stopniach, gdzie była ogromna sofa i siedzieli klienty. Musieliśmy powiększyć nieco kuchnię i przygotować taki mały magazyn. Tu się odbywa pakowanie paczek już dla klientów. No tutaj jakby produkcja coraz mocniej wychodzi na front i prawdopodobnie w kolejnych zmianach też będziemy te sale adoptować na potrzeby produkcyjne. A po kuchni oprowadzi was Trzemo, bo to jest jego królestwo. Nigdy sobie nie wyobrażałem, nawet mi się to nie śniło, że będę się czymś takim zajmował. Kontynuuję ten proces tylko i wyłącznie dlatego, że to, co robimy, jest prawdziwe i szczere tak naprawdę. Nie jest to właśnie zamykanie do puszek byle czego, byle jak. Te potrawy, które my przygotowujemy w taki sam sposób, jak przygotowywaliśmy, kiedy działała restauracja. Od A do Z jest wszystko robione to samo, tylko że tak jak powiedziałem, po prostu skala się zmieniła. Coś, co się miało marynować 5 dni, marnuje się 5 dni. Coś, co miało się gotować w 80 stopniach, gotuje się w 80 stopniach. Nie idziemy w żaden sposób na skróty, to chyba wyróżnia nasze dania. Ta praca jest zdecydowanie bardziej poukładana, spokojniejsza i przewidywalna. Dopiero od 2 lat moje życie rodzinne odżyło. W dzisiejszym filmie będziemy tak skakać między Krakowem a Warszawą. Będziemy próbować każdej puszki. Będziemy lecieć po dwie, żeby się nie rozdrabniać. Te puszki trzeba tak w całości wrzucić do gotującej się wody na 10 minut. W puszce mamy pełne danie. Oczywiście nie ma tam ryżu, także ryż musiałem sobie sam dogotować. To może być ryż, to mogą być ziemniaki, kasza, chleb, no cokolwiek, co lubimy. No i do niektórych dań przyda się jakaś surówka, jakieś warzywa, jakiś ogórek kiszony. Tutaj mamy 2 pierwsze dania, które dzisiaj spróbujemy. W tej ręce mam chili con carne, czyli danie meksykańskie, a w tej ręce kimchi jjigae, czyli danie koreańskie. Puszki, które próbowałem w styczniu, to były głównie takie dania kuchni europejskich, a tutaj, jak widać, wychodzimy poza ten schemat. Zacznę od Korei. Pachną ładnie. Zapach to jest niewątpliwy atut tych dań. To jest puszka, która powstała z Old Friends Grześka Łapanowskiego. Tutaj mamy oczywiście kimchi, mamy też karkówkę wieprzową i to jest główny składnik tego dania. Jest oczywiście pasta gochujang i papryka gochujaru. No i wiele innych składników, są grzyby shiitake, czosnek, cebula. Spróbujmy. Pachnie fantastycznie, mięsnie, a przy okazji tą pastą gochujang. Pycha. Oj, ostre, ojej. Po chwili ta pikantność uderza. Najpierw mamy taką rozpadającą się w ustach karkóweczkę, bardzo smaczną samą w sobie. Potem dochodzą te wszystkie przyprawy. Jest pikantnie, jest oczywiście sporo kwasu, bo to jest kimchi, a kimchi kwaśny być musi. To jest, słuchajcie, przepyszne. Zaraz to opędzluję w całości. Cieszę się z tego, że wzięliśmy aż 3 puszki tego dania z Edreda. Tak nam je w Edredzie zachwalano, ale no nie mogę na tym poprzestać. Jeszcze jest chili con carne. Przyznam, że jeśli chodzi o chili con carne, to nie byłem jakoś pozytywnie do niego nastawiony, bo zawsze wydawało mi się, że chili con carne to sam sobie mogę zrobić, mogę gdzieś zamówić. Dopiero potem sobie przypominam, że takie prawdziwe chili con carne, no to nie jest po prostu mielone mięso i warzywa. To jednak musi być coś więcej. I tutaj patrząc na skład, mamy udziec wołowy, mamy oczywiście paprykę, też wędzoną paprykę, ale mamy też na przykład gorzką czekoladę. Jest oczywiście fasola, są inne warzywa. Pachnie to naprawdę dobrze. To ma naprawdę bardzo głęboki i bardzo złożony smak. Czuć tę nutkę gorzkiej czekolady gdzieś w tle. Jest to przy tym naprawdę mocno mięsne, intensywne, troszkę paprykowe. Nie jest tak pikantne jak to kimchi, a chili con carne mogłoby mieć to ostre pieprznięcie. Kiedy przyszła pandemia, no ona zaskoczyła nas jak wszystkich. Zdałem sobie bardzo szybko sprawę, że po pierwsze jakby to nie jest na chwilę, że to zostanie na dłużej i nadal w ogóle tak twierdzę, że rynek gastronomiczny będzie się bardzo zmieniał i że najbardziej dostanie w kość segment premium. To był bardzo szybki proces, bo w zasadzie w 2 tygodniu po lockdownie
gdzieś zaprogramowałem się, nazwijmy to w taki sposób, że szukałem pomysłu, jak te nasze kompetencje robienia kuchni wysokiej jakości opakować, jaki produkt z tego zrobić, który będzie nadawał się do e-commerce'u. Powiem szczerze, to nie był jakiś taki proces, gdzie rozpisywaliśmy różne rzeczy, tylko pamiętam, że szedłem przez ochotę i nagle jak pomysłowego Dobromira, starsze pokolenie pamięta taką bajkę, pyknęła mi taka żaróweczka, że konserwa. W pierwszym momencie wydało mi się to absurdalne, jednak konserwa kojarzy się z produktem kategorii B albo nawet C, ale z drugiej strony zawsze lubiłem takie dosyć ryzykowne pomysły, które trochę też mogą wzbudzać kontrowersje, bo one z kolei bardzo przyciągają uwagę. Połączenie komunikatu, że robimy produkt premium i wsadzamy go w tą konserwę, która się źle kojarzy, na pewno przykuje uwagę. No i co? Kupiliśmy na Allegro maleńki autoklaw, kupiliśmy zamykarkę taką na wiertarce zrobioną gdzieś i zaczęliśmy robić z Przemkiem, szefem kuchni, pierwsze próby. One nas bardzo pozytywnie zaskoczyły. Bardzo fajnie się składa z tego względu, że dzisiaj trafiliście na taki, powiedzmy, dwuetapowy proces produkcyjny. Czyli jesteśmy na etapie zamykania naszego dania w postaci boczku w piwie pierwsza pomoc, a zarazem przygotowujemy się do jutrzejszej produkcji żeberka wieprzowego w sosie barbecue. I na przykład dzisiaj robimy sos na jutrzejszy dzień i w tym samym czasie reszta ekipy zajmuje się konfekcjonowaniem, czyli nakładaniem, odważaniem puszek z boczkiem, zalewaniem sosem i zamykaniem. Zacząłem badać temat jakby produkcji konserw. Okazało się, że to jest technologia, która ma ponad 200 lat i zasadniczo się nie zmieniła. Polega to na tym w dużym skrócie, że produkt spożywczy wkładamy do puszki, ona musi być idealnie szczelnie zamknięta i jest poddana sterylizacji w 121 stopniach przez określony czas. To powoduje wybicie wszystkich drobnoustrojów, które normalnie powodują psucie produktu spożywczego, co zapewnia jakby jego długi termin trwałości. W Europie to jest 2 lata, ale to wynika bardziej jakby z przepisów. W Stanach te same puszki mają 5 lat termin ważności, a tak naprawdę jeżeli są dobrze przechowywane, to może być dużo dłużej. Uzyskuje się ten efekt bez jakichkolwiek konserwantów czy chemii. Po prostu sama ta technologia to zapewnia. Natomiast, kiedy zrobiliśmy próby z pierwszymi jakimiś tam elementami mięsnymi, byliśmy zachwyceni samym smakiem tego mięsa, ponieważ jakby uświadomiliśmy sobie, że ten proces obróbki termicznej, no bo ta sterylizacja równocześnie powoduje, że to mięso odpowiednio dochodzi, jest o tyle fajne, że tak jak kiedy pieczymy, smażymy, gotujemy, mnóstwo aromatów nam się ulatnia, to tutaj one pozostają skoncentrowane. Przygotowaliśmy wpierw 5 produktów, które dosyć szybko wypuściliśmy na rynek i od tego czasu to się dzieje. W tym momencie następuje właśnie konfekcjonowanie tego boczku. Każda puszka jest tak naprawdę ważona, odmierzona ilość boczku trafia do każdej puszki o takiej samej wadze. Następnie jest dolewany sos, tak samo odważany, no i następuje zamykanie. Tutaj zamykamy boczek, wczoraj mieliśmy etap karmelizowania, gdzie najpierw tak naprawdę ten boczek był gotowany w takim bulionie z dodatkiem właśnie śliwki wędzonej. Bazą do tego bulionu to była piwo pierwsza pomoc. Dodaliśmy też parę takich składników, które podkręciło smak właśnie w postaci imbiru, czosnku, pikantności nadało świeże chili. Po odważeniu dokładnej ilości składników, które się znajdują w puszce, i zalaniu tego sosem, puszki są przykrywane wieczkiem. Puszka przykryta wieczkiem trafia do naszej maszyny, która po prostu wykonuje cały proces zamykania. To wygląda w ten sposób, że ją włączamy. Mamy tutaj dosłownie naciskamy. Wykonuje całe zamknięcie. I gotowe. I gotowe. Wcześniej przez pierwsze, powiedzmy, miesiące naszej działalności działaliśmy na takich zamykarkach ręcznych. No i z tym było trochę zabawy tak naprawdę. Zdarzało się, że od tych prób zamknięcia, które kończyły się niepowodzeniem, było zdecydowanie więcej niż tych, które się zakończyły powodzeniem. Ale to były takie pierwsze koty zapody. Tutaj myślę, że mamy w tym momencie około 160-70 puszek. Chcesz jedną zamknąć? Ojej, ale mnie teraz zaskoczyłaś. Jest to w pełni bezpieczne, nic się nie stanie. Zależy tutaj na... O, w ten sposób. I teraz takim mocnym, energicznym ruchem dusisz ten pedał, tak jakbyś... I później od razu do góry, czy czekam? Nie. Dobra. Okay. Pierwsza puszka w życiu zamknięta. Brawo dla mnie. Pokazaliśmy wam przed chwilą, jak powstaje boczek z piwem pierwsza pomoc. Danie, które zamykałem w puszce i oto one.
Już po wyjęciu z puszki bardzo dużo boczku. To wszystko było w jednej puszce tylko i wyłącznie, także no już na oko widzę, że śmiało można by to było podzielić na dwa i rozłożyć na dwa talerze. Od razu też widzę, że będę żałował, bo nie zrobiłem takiego maślanego pire. Tutaj by pasowało idealnie. Z tym sosikiem na pewno by się dobrze łączyło. No i wiadomo, jakiś ogórek kiszony albo jakaś surówka i byłoby pewnie super danie dla dwóch osób. No i spróbujmy tego boczku. Widać, że czasem ma taką tłustszą strukturę, czasem bardziej zwartą. No typowy boczek, można powiedzieć. Mocne, mięsne, intensywne. Pyszny boczuś, naprawdę. Rewelacja. To wszystko pływa w tym piwnym sosie. I to jest rzeczywiście piwny sos. To czuć po pierwszym kęsie, po pierwszym liźnięciu tego sosu już wiemy, że został on przygotowywany na piwie. Także jest to super danie. Trzeba to lubić, bo to jest takie mięsne danie typowe właśnie dla Edreda, ale mi bardzo smakuje. I jedyna przeszkoda, żebym spałaszował kolejne puszki z boczkiem, które mam w domu, jest taka, że to jest najbardziej kaloryczne danie ze wszystkich. Jedna puszka to jest chyba prawie 900 kilokalorii, także ogrom. I tutaj rzecz najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich puszek. Są to ozory wołowe w sosie chrzanowo-imbirowym. Jak słyszymy ozory, no to od razu lampka się niektórym zapala i od razu działa to na nich odpychająco. A trzeba przyznać, że to mięso jest delikatne, rozpływające się w ustach. Ja już spróbowałem kawałeczek. To mięsko jest naprawdę przepyszne i pływa w takim sosie, do którego też by pasowało pire, moim zdaniem. Nawet jeszcze bardziej, bo jest to sos chrzanowo-imbirowy i mi trochę przypomina w smaku taki mocno chrzanowy żurek. Tak jak mam 20-letnie doświadczenie jako restaurator, jestem raczkującym producentem spożywczym, więc musiałem się wszystkiego uczyć. Od jakby ogarnięcia pewnych formalności, przez samą technologię. Oczywiście popełniliśmy mnóstwo błędów, zarówno przy procesach technologicznych. Sos nam się ścinał, trzeba było to jakoś rozwiązać, ale też przy pakowaniu, wysyłce. Ja od początku wiedziałem, że my te błędy popełnimy. Tym bardziej, że uruchamialiśmy ten projekt bardzo szybko, bo od momentu pomysłu do rozpoczęcia sprzedaży były 3 miesiące, przez które musieliśmy się w ogóle nauczyć, jak to robić, opracować receptury, ogarnąć opakowanie, gdzie też chcieliśmy, żeby ta puszka nie wyglądała do końca jak puszka. Więc tych wyzwań było dużo, ale pamiętam, jak wypuściliśmy partię, która miała za krótki proces sterylizacji, strogonowa, i wtedy się dzieje coś takiego, że puszki, to się nazywa fachowo, bombażują, czyli one się robią takie duże i są takimi małymi bombami. Pamiętam, bo też mieliśmy przez jakiś czas równocześnie otwartą restaurację, ona działała w weekendy, a w tygodniu produkowaliśmy puszki i znalazłem na paczkach gdzieś taką puszkę, chciałem ją wynieść na zaplecze i zaraz przed wejściem na kuchnię, ale jeszcze na sali pełnej klientów, ten strogonow wybuchł mi w rękach, obrzucając mnie całego strogonowem i połowę sali, co w sumie było śmieszne i myślę, że długo będę wspominał. Od tamtego czasu już nam się żadne bombarze nie zdarzyły. Puszki trafiają następnie do naszego autoklawu, gdzie podlegają właśnie procesowi sterylizacji, czyli działa na nie wysoka temperatura, czyli to jest 121 stopni. I odpowiednie ciśnienie. Tutaj właśnie kolega w tym momencie przygotowuje autoklaw do sterylizacji, czyli ładuje go puszkami, po czym będzie zalany wodą, włączone źródło ciepła, czyli gaz, no i sterylizacja będzie następowała. Są wyciągane, wkładane do koszy, następnie każda puszka jest przez nasze dziewczyny wycierana, a następnie pakowana. Po tym, jak taka puszka już wystygnie, trzeba ją zapakować i wszystkie puszki pakowane są ręcznie, w takich ładnych, jak to nazwać, obwolutach, jak do książki, opakowaniach. To jest zwykły papier, one zostały w pewnym momencie zmienione. Kładziemy taki oto papier w taki sposób, aby te napisy zmieściły się na puszce i jakoś tak to trzeba było zrobić. I teraz co, obrócić? Obrócić. I pozaginać. Tutaj musisz ładnie. O, no to nie pójdzie na sprzedaż pewnie, bo widać, że ktoś niewprawiony to robił. Kilkaset takich puszek i mógłbym pakować. Punkt zwrotny był dokładnie w momencie wtedy, kiedy go się spodziewałem i tutaj dobrze przewidziałem w zeszłym roku, że pojawi się drugi lockdown na jesień i przy drugim lockdownie wypikowało nas bardzo dynamicznie w górę. To były kilkukrotne wzrosty. Dobrze stało się, że tak się stało, bo przez te miesiące, kiedy mieliśmy sprzedaż dużo mniejszą, jakby mogliśmy się nauczyć na spokojnie wielu różnych rzeczy. W chwili obecnej poza naszym e-commerce'em prowadzimy rozmowę z kilkoma sieciami handlowymi. Myślę, że na początku przyszłego roku powinniśmy się pojawić, nie mogę jeszcze powiedzieć gdzie, ale powinniśmy
się pojawić w sklepach. Też przygotowujemy się do wejścia na rynki zachodnie. Na pewno w Niemczech i może jeszcze w kilku krajach. W tym czasie, kiedy rozmawiamy, gotują się żeberka, gotują się w piecach na niskiej temperaturze po to, żeby właśnie to mięso nie wysuszało się, nie rozpadało, tylko żeby ten mięsień tak naprawdę był miękki, ale zarazem też sprężysty i sos jest przygotowywany, żebro jest gotowane. Jutro przychodzimy i działamy z żebrem. Ono tak naprawdę przyjechało do nas, dzisiaj mamy czwartek, przyjechało w poniedziałek. W poniedziałek zostało zamarynowane i marynuje się tak naprawdę przez 72 godziny, czyli 3 doby, między innymi w sosie barbecue, no i też innych przyprawach po to właśnie, żeby już na tym etapie samego gotowania spowodować to, że żebro będzie lepsze i przenosiło właśnie ten smak. Tutaj właśnie przygotowujemy na jutrzejszą produkcję żeberka sos barbecue. Tak naprawdę na razie baza tego sosu. Tutaj widać, że jest czosnek, że są papryczki jakieś. To nie są jakieś kruszkowane rzeczy. Tak. Kolejny składnik, który będziemy dodawać do naszego sosu. Jest to polska śliwka wędzona, pachnie bardzo fajnie, nada takiego właśnie dymnego, słodkiego smaku naszemu sosu. Śliwkę, którą dodamy tak samo, chcemy, żeby po prostu oddała wszystkie, cały swój smak tutaj dopłynął i później to wszystko blendujemy. Po to, żeby właśnie te wszystkie smaki nam pozostały. Teraz spróbuję dwóch konserw, które ponoć najbardziej smakują dzieciom. Czyli indyk w sosie sojowo-ziołowym oraz ragu a la bolognese. Na pierwszy ogień idzie pucha z indykiem. Jest to konserwa przygotowana we współpracy z blogerką Krytyką Kulinarną. I mamy tutaj udziec indyka oraz sos serowo-ziołowy. To jest sos na bazie trzech serów. Sera Golda, sera cheddar oraz sera pleśniowego. Nie jest napisane, jaki to ser pleśniowy. Myślę, że fajnie byłoby to doprecyzować. No i do tego zioła lubczyk, zioła prowansalskie, tymianek, jest też oczywiście czosnek. Ja sobie zrobiłem taki obiad z kaszą i z ogórkami kiszonymi. Sos jest taki gęsty, faktycznie. Może nie widać jakoś super specjalnie, ale czuć, że tutaj tego sera poszło sporo. Jest serowo, jest bardzo serowo. Ale przez to, że użyto trzy różne sery, to ten smak sera nie jest taki jednostajny, tylko jest taki głębszy. Czuć, że jest i pleśniowy, i ta gouda, i cheddar. To dobrze smakuje, tym bardziej, że jest też mocno przyprawione tymi ziołami. No i do tego indyk, fajne rozpadające się mięso. Przez to, że użyto udźca, to mięso jest soczyste jak na indyka oczywiście. Faktycznie wydaje mi się, że dzieciom to danie może posmakować. Ragu alla bolognese to także konserwa, która powstała we współpracy z Krytyką Kulinarną. I tutaj troszkę niedoszacowałem makaronów. W sensie jest za mało makaronów względem sosu. Zawsze mam problem z takimi proporcjami. Zwykle jest na odwrót. Zazwyczaj właśnie jest na odwrót i nie chciałem, żeby było za mało sosu w stosunku do makaronu, no i wyszło odwrotnie. Spróbujmy. Mi smakowało, jak wczoraj to jadłam. Spyszny. Wielu uważa, że spaghetti po bolońsku, jak to często w Polsce jest nazywane, no to jest taki sos mięso mielone plus pomidory, ale to jest o wiele bardziej bogaty w składniki sos, powstaje o wiele dłużej, przez to takim dominującym smakiem nie jest smak pomidorów, a właśnie smak mięsa. Ten głęboki smak bierze się nie tylko z mięsa, mamy tutaj też czerwone wino, mamy anchois, mamy oczywiście bazylię, jest trochę czosnku. Także no nie ma co porównywać ragu alla bolognese do spaghetti po bolońsku, które często robi się w polskich domach. Tutaj myślę nawet, żeby jakieś tagliatelle bardziej pasowało do tego sosu. To jest sprzęt, na którym działaliśmy, jak prowadziliśmy restaurację. Tak naprawdę z nowych sprzętów, które potrzebowaliśmy, to były autoklawy, które kupiliśmy. I zamykarka. Teraz po prostu w miarę tego, jak nasza produkcja rośnie, no jest on uzupełniany do wypływania. To jest właśnie garnek, który został specjalnie wyprodukowany i przygotowany pod tylko i wyłącznie pod jedną rzecz, czyli w tym garku redukuje się baza do sosu demi-glace. Po spalaniu wszystkich kości, warzyw, innych dodatków, wrzucamy to do tego gara, wstawiamy na taboret z gazem, no i on sobie tam przez 3 dni bulgota. Jaką ma pojemność? 240 litrów, no ale no niestety jest mały w tym momencie. Ciężki jest chyba, tak? Strasznie jest ciężki. To jest, co to podnosi? Jak już jest załadowany, to nie ma opcji. Jeżeli chodzi o pomysły, to jest tak, że jakby one przychodzą z różnych stron. Czasami ja na coś wpadnę, czasami mój wspólnik. Oczywiście najwięcej pomysłów generuje Przemek. To jest też tak, że my zastanawiamy się, jaka ma być ilość docelowa tych produktów. Celujemy w 20 pozycji,
Chcielibyśmy, żeby 5-6 było wegetariańskich. Kontekst kreatywny i tworzenia nowych smaków jest dla nas bardzo ważny i będziemy chcieli wprowadzać produkty i rotować z nimi. Tutaj rozmawialiśmy sobie z Przemkiem, kiedy Sonia nagrywała różne przybitki, że dzisiaj będzie przygotowywał dwa nowe dania, dwa dania wegetariańskie, które będą pochodzić jakby z kuchni indyjskiej. Będzie curry z warzywami i z serem panir oraz panir masala. To jest próba, a tych prób czasem dane danie musi przejść więcej, żeby sprawdzić, jakie proporcje są odpowiednie do danego dania przy produkcji puszek. Konserwa z boczkiem, boczek pierwsza pomoc, piwem pierwsza pomoc. Ponad 20 prób, zanim osiągnięto te właściwe proporcje. Procedowanie dania tak naprawdę zaczyna się na kartce. Jest to pewien przepis, który mamy. No musimy go dostosować do tego, w jakim procesie będzie przygotowywany, nie? Czyli do sterylizacji. Nie wszystkie przyprawy podczas sterylizacji zachowują się w taki sam sposób jak przyprawy sypane bezpośrednio, więc ilość tych przypraw musi być dobrana idealnie do tego, żeby w efekcie finalnym dała taki smak, jak było to przygotowywane bezpośrednio na patelni czy w garku. Tutaj mam szakszukę z tofu, a tutaj chili sin carne. Mamy poranek, więc stwierdziłem, że na śniadanie zrobię sobie szakszukę, do tego chili sin carne. Wrócimy. Mam już swoją szakszukę. Tutaj jak widzicie dodałem jajko ugotowane na takie półmiękko oraz świeżej kolendry. Kolendra jest też w tym sosie, który tutaj mamy. Co mamy tutaj poza kolendrą i pomidorami? Co widać? Jest tofu. O, tutaj takie sześciany tofu. Jest papryka czerwona, papryka zielona, kmin rzymski, płatki chili, wędzona czerwona papryka, oliwa z oliwek, sól, pieprz, cebula, czosnek. I kiedy otworzyłem tę puszkę, to uniósł się taki bardzo przyjemny, bardzo aromatyczny i dość intensywny zapach. Jest to na maksa pomidorowe. Tofu jest takie fajne, sprężyste. Przydałby się do tego chyba jakiś chlebek. Ja już sobie nie kroiłem, bo stwierdziłem, że porcja jest wystarczająco duża. Choć musicie pamiętać, że ta szakszuka ze wszystkich puszek jest najmniej kaloryczna. Całość jest naprawdę smaczna. Potwierdza się to, co mówił Grzesiek, że te smaki w tych puszkach są naprawdę intensywne i mi to szalenie odpowiada. Drugie wegedanie to chili sin carne, czyli to samo co chili con carne, ale bez mięsa. Choć kiedy wgłębiłem się w skład puszki, to okazało się, że są drobne różnice. Tutaj nie ma gorzkiej czekolady. Jest za to konfitura z pomidorów. Mamy pomidory, mamy fasolę, mamy czerwoną paprykę, świeże chili. No i to wygląda w ten sposób. Jest też kolendra, a ja dla ozdoby jeszcze posypałem liśćmi kolendry całość. Do tego ryż próbuję. Wydaje mi się, że jest to bardziej pikantne od chili con carne. Jest też takie bardziej zbite. Jednak tamto chili con carne było takie bardziej lejące się, a tutaj zobaczcie, to jest taka dość zbita papka. Chyba ta fasola jest bardziej rozdrobniona, co powoduje, że tworzy się taka masa. Ten smak jest naprawdę głęboki, bardzo smaczny. Dość pikantne. I tutaj ważna kwestia. Wege puszki są najtańsze w ofercie, kosztują 22 zł. Mięsne 24-26, najdroższe są po 29 zł, ale jeśli kupujecie puchy w pakiecie, to wtedy oczywiście wychodzi taniej. Skąd takie ceny? Grzegorz wam wytłumaczy. Cena samego surowca, którego używamy do produkcji, to jest prawie że połowa kosztu. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że jeszcze dochodzą koszty pracy i całe koszty marketingu oraz wysyłki, bo też na ogół wysyłka tam powyżej 100 zł jest za darmo. To jest taka cena, którą niespecjalnie możemy obniżyć, szczególnie biorąc pod uwagę, że ceny żywności idą bardzo mocno w górę. My nie chcemy jej podwyższać, bo skalując jednak możemy uzyskać lepsze warunki zakupów, ale jeżeli mamy utrzymać jakość tego produktu, a musimy, to jest nasza podstawowa misja, że tak powiem, to nie możemy tutaj jakby zbyt daleko iść w kompromisach. Żebro, które sprzedajemy, jest wyselekcjonowanym fragmentem żebra. To nie idzie całe żebro, ponieważ okazało się, że pewne jego części są zbyt twarde i nie smakują tak dobrze. Mam świadomość, że to jest dosyć spory problem, bo część osób znajdzie chili con carne, które będzie kosztować 1/4 naszej ceny. Natomiast jakby jakość mięsa, którego używamy, my używamy oliwy z oliwek, to nie są jakieś tłuszcze trans. My używamy masła klarowanego, my używamy dobrej jakości pomidorów. No, wszystkie surowce są na wysokim poziomie. To przede wszystkim uzasadnia cenę, natomiast liczę się z tym, że są osoby, dla których
może być to nieistotne. Ale jeśli chcecie zamówić puszki Edreda taniej, no to da się to zrobić. Z kodem Maciej je dostaniecie 10% zniżki. Jedyne co, to ten kod nie łączy się z innymi promocjami. Ze wszystkich testowanych dzisiaj puszek byłem naprawdę zadowolony. Oczywiście niektóre smakowały mi bardziej, niektóre mniej. Wnioski z poprzedniego mojego filmu o konserwach rzemieślniczych są jak najbardziej aktualne. Dzisiaj najbardziej posmakowało mi chyba kimchi jjigae oraz chili con carne, czyli takie dania odchodzące troszkę od tego, co oferował wcześniej Edred. Aczkolwiek wciąż uwielbiam puchę z wołowiną po burgundzku, którą smakowałem w styczniu. Także konserwy od Edreda szczerze Wam polecam. Jakość ich wszystkich jest naprawdę wysoka i świetnie się sprawdzają jako taki awaryjny obiad, który czeka gdzieś tam zwarty i gotowy. Na pewno świetnie takie puszki sprawdzają się też w podróży, czy to kamperem, czy gdzieś pod namiotem. Generalnie mają sporo zastosowań. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich konserwach rzemieślniczych. Może mieliście okazję ich spróbować. Jeśli tak, to koniecznie piszcie, jak Wam smakowały, które puszki najbardziej Wam podeszły. Komentarze są Wasze, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!